Cześć Wam wszystkim, witajcie ponownie w odcinkach na temat systemu operacyjnego. Dziś zajmiemy się po raz kolejny systemem Windows 8, ale tym razem dwoma kwestiami i takie nowości może wprowadzone do systemu Windows 8, a jest nim oczywiście Microsoft Windows Store, czyli ten sklep systemu Windows 8 oraz Windows Phone oraz system zarządzania aplikacji w tej właśnie wersji systemu. Więc na początek przyjrzyjmy się oczywiście samego sklepowi. Przede wszystkim do sklepu możemy dojść tylko za pomocą tu rzeczywiście kafelka, inaczej tego tutaj nie możemy wejść. Na pobicie też nie mamy zbytnio specjalnej aplikacji, która mogłaby nam od razu przejść do Microsoft Store, dlatego będziemy musieli sobie po prostu wejść na Start i tutaj wejść do Microsoft Store. Microsoft pisał oraz informował na swoich różnych blogach na temat ilości aplikacji, które zostały wydane do systemu Windows 8, które zwiększały się z dnia na dzień i szczerze powiedziawszy jest to troszeczkę prawdą, dlatego że kiedy tutaj sobie przeglądam ten sklep, powiedzmy, że co 2 dni czy tam co 3 dni jest jakaś tam ilość aplikacji nowych dodana. Więc na początek zobaczmy sobie przede wszystkim, jak to wygląda. Tutaj jeszcze zobaczmy sobie na ustawienia, jakie nam preferuje oczywiście tutaj nasz sklep. To są praktycznie dwie preferencje, czyli ułatwienie znajdowania aplikacji w preferowanych językach oraz usprawniania aplikacji, które zajmują funkcję ułatwień dostępną, są takie bardziej dla osób niepełnosprawnych. Po prawym przyciskiem myszy mamy tutaj oczywiście takie dwie opcje, gdzie mamy moje aplikacje, które żeśmy sobie zainstalowali, czyli takie typowe, na przykład było w Androidzie, też mamy wszystkie swoje aplikacje, żeśmy zainstalowali, oraz podgląd naszych tutaj wszystkich aplikacji, które będziemy mogli sobie ściągnąć. Jak widzimy, mamy aplikacje, jak żeśmy kiedyś zakupili, kiedy żeśmy zainstalowali, czy zainstalowaliśmy, czy nie zainstalowaliśmy. Możemy sobie oczywiście je tutaj, jak widzimy, zainstalować, lub możemy je także wyczyścić z tego tutaj zaznaczenia. Dobra, przejdźmy sobie jednak na razie do naszego głównego tutaj obszaru sklepu. Pierwsza część to jest takie coś jak polecane. Tutaj pojawia się czasami ikonka nowości, pokazująca nowe właśnie jakieś rzeczy, które zostały dodane. Nie wiem czemu tak to zrobili, że to jest cały czasami, bo teraz jest tak, że w każdym tutaj opcjach jest nowości, są pokazane takie, czyli właśnie kafelek. To jest tylko na przykład tylko najlepsze bezpłatne, to tylko nie we wszystkich, ale tylko w niektórych tutaj częściach. To jest takie podzielone właśnie takie kilka kategorii. Tu mamy polecane, tu mamy oczywiście gry. Jak widzimy, tutaj mamy już Angry Birds do kupienia za 18 zł. Mamy także społecznościowe, edukacja, rozrywka, fotografia, muzyka, sport, książki, wiadomości, zdrowie, kondycja fizyczna. Bodajże wydaje mi się, że jedzenie, gotowanie, zdrowie, kondycja została dodana dość niedawno do Microsoft Store, więc tego chyba raczej nie było, tak samo z sensu życia, ale nie jestem pewien, więc wybaczcie, jeżeli coś źle powiedziałem. Tutaj mamy naprawdę sporo tego jest. Edukacja, administracja publiczna. To sobie oczywiście możemy wszystko przeglądnąć, lub możemy także taki coś zrobić. Będzie taki malutki ten przycisk, jakby było w przypadku aplikacji. Możemy po prostu szybko tylko przeglądać całą listę tych tutaj naszych aplikacji. Dobra. Więc zobaczmy sobie na przykład na rozrywkę. Dajmy sobie na najlepsze bezpłatne. Czyli w takiej kwestii jest wszukiwarka naszych aplikacji. Widzimy tutaj 100 aplikacji. I one są pokazywane według najlepszych tutaj wszystkich programów. Jednak możemy również zobaczyć sobie po prostu normalnie kilka na naszą kafelek. Teraz jest kilka opcji. Tutaj możemy sobie sortować według bezpłatnych, bezpłatnych i wersjach próbnych lub płatnych aplikacjach. Tu możemy także sortować według najciekawszych, najnowszych, najtańszych itd., itd. Zwróćcie uwagę, że mamy 560 aplikacji w samych bezpłatnych w ciele rozrywka, więc na pewno ten sklep jest jak najbardziej rozwijany dość szybko i prężnie przez sam Microsoft. Aplikacje możemy mieć dwie różne wersje. Możemy mieć wersję pod Metro, czyli pod Model I, co nowe. To możemy mieć po prostu zwykłe aplikacje, które się uruchamiają na naszym pulpicie. One będą stosownie nazwane po prostu zamiast tutaj bezpłatne, będzie pisało aplikacja klasyczna. Mamy także system gwiazdkowania, czyli naszej oceny tutaj naszych aplikacji. Wybierając taką jedną aplikację, będziemy mieć tutaj pełne info. Jest to bardzo podobne do tego, co mamy w Androidzie. Możemy sobie zobaczyć podgląd naszej aplikacji, czyli jak ona mniej więcej wygląda. Razem możemy tu z podpisem, mamy opis, mamy także funkcje, możemy się dać więcej. Takie typowe tutaj informacje, tu mamy informacje, co nam będzie nasz program korzystał z jakichś rzeczy, jaki ma rozmiar pliku oraz dla jakiej tutaj kategorii wiekowej przeznaczone, jak to jest wydatne i tak dalej. Tu mamy również szczegóły. No i tutaj mamy recenzję przez użytkowników, oceniane tutaj według najnowszych, najstarszych, najbardziej ocenianych. Możemy sobie zobaczyć, jeżeli chcemy na przykład sprawdzić, czy jest zgodny na przykład zainstalowany ten nasz program. Podczas instalacji pojawia nam się po prostu tutaj na górze trwa instalacja i po jakimś czasie pojawia nam się stosowna tutaj notka na górze takiej właśnie tej ikonki, że na przykład jakaś do nas została aplikacja zainstalowana.
Tych aplikacji naprawdę jest dużo i prawdopodobnie będę robił kolejny tutaj odcinek na temat najciekawszych aplikacji na systemie Windows 8. Zwróćcie uwagę, że mamy pierwsze miejsce mamy Skype'a, bo to mamy Google Search'a, mamy Tube FM, jest sporo aplikacji polskojęzycznych, jest dla Polski, znaczy nam jest jak najbardziej, można sobie je zainstalować. I tych aplikacji jest troszeczkę, mam także gry, mam także również inne dziwne aplikacje, które są słabo oceniane, po prostu w ogóle nie są oceniane. Mam także również gry, na przykład jest jedna gier Jetpack Joyride, która również na smartfony została wydana. Jest tego naprawdę bardzo dużo. No i dobra, podczas takiej instalacji, tutaj jak widzimy, to się zamknie ten sklep. Taka kwestia tutaj jeszcze jedna jest, jeżeli mamy jakieś aktualizacje do właśnie różnych tych programów kafelkowych, pojawia się nam taka po prostu ikonka cyferki, na przykład mamy cyfrę 3, gdzie są aktualizacje do trzech programów. Wybierając po prostu tutaj ten kafelek z sklepem, no i klikamy na górnej części tego sklepu, może wam pokażę mniej więcej. Tutaj takie coś pisze aktualizacja i w nawiasie i od aktualizacji. Klikając na tym przycisku, będziemy mogli mieć tam do wyboru, czy chcemy zaktualizować, czy nie chcemy zaktualizować aplikacji. Okej, to było takie krótkie sprostowanie na temat naszego sklepu. A teraz jeszcze chwila zarządzania tymi aplikacjami, które tutaj możemy mieć. Przede wszystkim kafelki w Modern AI. Troszkę inaczej się tutaj zarządza niż kafelkami zwykłymi. Przede wszystkim kafelki Modern AI możemy sobie oczywiście, jak wiadomo, przesuwać. Jednak tutaj kafelki są zależne troszeczkę od naszych tutaj ustawień. Przede wszystkim, klikając prawie wszystkie myszy na jakieś tam ilość kafelków, możemy zarządzić, czy chcemy je odciąć jak ekranu startowego, lub po prostu, czy chcemy wyciszyć i po prostu zrezygnować z tego zaznaczenia. Ale jeszcze taka jedna kwestia, jeżeli chodzi o kafelki, na przykład pojedyncze, możemy spowodować, żeby wyłączyć dynamiczny kafelek. Czyli nie będziemy na przykład takiego czegoś, jak tutaj, by się nam trafiły jakieś odświeżałe rzeczy, lub tutaj na przykład, jak widzimy tutaj na tych kafelkach. To jest właśnie ta opcja, no możemy także to pomniejszyć. Klikając mniejsze, powiem, że ten kafelek po prostu się zmniejszy lub zwiększy oczywiście, do naszej woli. No i oczywiście ostatnia opcja to jest odepnie od ekranu startowego. Odpinając to, będziemy po prostu nie mieli tego na ekranie menu start, ale będziemy mogli wejść za pomocą wszystkich aplikacji. Tutaj w tym miejscu mamy zazwyczaj wszystkie aplikacje w Modern AI. Jeżeli będziemy zapomnieli coś tutaj usunąć, klikamy na ten przycisk, prawym przyciskiem myszy i damy przypiń do ekranu startowego. No logicznie, więc to jest jak najbardziej bardzo fajne. Tutaj jak widzimy, mamy również startowanie aplikacji według właśnie naszej tutaj kategorii startowania alfabetycznego. Wystarczy kliknąć na ten mały przycisk i nam się pokazuje praktycznie również całość tutaj. Jeżeli chcemy coś znaleźć na W, więc szukamy, klikamy na W i mamy tutaj wszystkie aplikacje rozpoczynające się na literę W. To jest taka jedna kwestia, jeżeli chodzi o takie zwykłe aplikacje. Te aplikacje również możemy oczywiście sobie przesuwać dowoli. Możemy je oczywiście wyłączać. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłe tutaj aplikacje, czy takie te aplikacje, które się reklamują na pulpicie, je możemy niestety, ale tylko tutaj, jak widzimy, odpiąć ekranu startowego, nie możemy ich zmniejszyć, możemy jednak je przypiąć do paska zadań. Pasek zadań to jest oczywiście, już wam pokazuję, widzicie tutaj to, co tu mamy na dole, to jest ten pasek zadań. Jest to do tego możemy to przypiąć. Możemy również odinstalować bezpośrednio stąd. Możemy otworzyć je w nowym oknie, możemy je uruchomić jako administrator, lub po prostu otworzyć lokalizację plików, w którym miejscu się znajduje ta aplikacja. To są takie ustawienia główne do tych plików, do tych tutaj skrótów. Te skróty możemy również przesuwać również takim sposobem jak kafelki. Możemy je również bez problemu przesunąć na przykład w to miejsce. One będą całkowicie kompatybilne, jeżeli chodzi. Nie możemy tych grup, jak widzicie, na foldery, tylko możemy je tylko przesuwać sobie na boki. Kolejną rzeczą jest takie coś, że możemy również tworzyć grupy tych plików. To jest takie właśnie coś mniej więcej jak foldery, tego, że to jest inaczej nazwane, zrobione. Przesuwając po prostu na prawo, widzimy taki pasek szary. I robiąc to, widzimy, robimy po prostu grupę nową aplikację. Czyli to jest po prostu podzielona grupa jedna, to jest na przykład jedna grupa, to jest druga grupa, to jest trzecia grupa cała, czwarta, piąta i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie, że możemy również przesunąć z powrotem na swoje miejsce. I te grupy również możemy sobie segregować tym przyciskiem malutkim. Przesuwając sobie, jeżeli chcemy, jakieś tam dowolne miejsca, dzięki temu będzie po prostu na przykład tak postartowane. To jest też bardzo fajna rzecz, jak najbardziej przydatna dla większości pewnie użytkowników. Dzięki temu będziemy mogli mieć wszystko tutaj pod ręką, że tak powiem. Aplikacje są bardzo proste, jeżeli chodzi o uruchamianie, wystarczy po prostu na kafelek i w tym momencie się nam uruchamia automatycznie na naszym pulpicie aplikacja. Dość szybko, nawet nie powiem, w zależności od takiej aplikacji, którą uruchamiamy, mamy oczywiście w jak najszybciej tej wersji otworzone i gotowe do pracy. A więc to było takie krótkie sprostowanie na temat sklepu oraz zarządzania tymi aplikacjami. Mam nadzieję, że wam to pomogło w jakiś sposób w przypadku zarządzania tymi tutaj wszystkimi rzeczami na tym głównym menu start. A ja dziękuję wam za obejrzenie i do zobaczenia kolejnym razem.